Przy ognisku z duchem gór. Działo się to w środku niezmierzonego boru. Była ciepła, letnia noc. W górach nie słychać było wiatru, który często odbijał się od pni drzew, walcząc z nimi jak z odwiecznym wrogiem. Wyblakły księżyc zaglądał w zakątki krainy pod sobą, świecąc lekkim blaskiem. Gwiezdne archipelagi rozciągały się po niebie, jak kosmiczne świetliki, zawisając nad ciemnozielonymi świerkami. Między ich kłującymi gałęziami jaśniało inne światło. Pomarańczowa jego poświata wydawała się bliższa ludzkiemu sercu niż zimne gwiazdy nad widnokręgiem. W tym pięknym płomieniu, który rozświetlał lasy, przypominał źrenice w oczach jakiegoś niepojętego stworzenia, tliły się przecięte siekierą suche klocki drewna. Przy ognisku siedział wędrowiec, który wpatrywał się w ciepły blask zwęglonych drewien w tej gęstej, karkonoskiej puszczy. Noc była cicha. Słychać było jednak szelest. Wędrowiec zobaczył ciemny zarys zmierzający ku niemu. Nieznajomy zmierzał ku ognisku po runie, a pod jego butami trzaskały małe gałązki. Po chwili przy ognisku siedział z nim wielki, stary mężczyzna z drewnianym kosturem i długą, ciemnorudą brodą. Wędrowiec, mimo że był w szoku, nie wypowiedział ani słowa. Nie bał się człowieka, który sprawiał wrażenie kogoś podróżującego po terenach dzikich i nieznanych. Tak samo jak on sam. Przyjazna twarz nieznajomego, mimo że była w lekkim uśmiechu, skrywała zaniepokojenie. Ukryty głęboko w sercu smutek. Brodacz rzekł: muszę wlec się pod górę z lasów poniżej. Tam, gdzie już ruszyła machina wojny przeciwko mnie. Tysiące siekier uderza o filary drewna. Gałęzie zrzucane są w ogromne kopce. Kłody wiezione z ich górskiego domu na przerób. Trawa i piękne kwiecie latem zadeptywane są na łąkach. Podczas gdy niedaleko ogromne drzewa spadają jak kruche, starożytne wieże. Nieme, a jednak w wielkim cierpieniu. Krajobraz, piękny niegdyś, teraz zanika w procesie powolnej tortury. Nie tylko rośliny cierpią. Rysie wypędzane są ze swoich terenów, płochliwe i przerażone najazdem. Wilki zabijane, głodujące i zapędzane w róg przez kłusowników. A ja, stary liczy rzepa, jedyne co mogę zrobić, to patrzeć ze smutkiem na to straszne widowisko. Mimo, że zwał mnie władcą tych wiekowych lasów, nie powstrzymam ludzkiej pięści, która brutalną siłą przedziera się przez karkonosze. Prawdę mówiąc, jest tylko jedna rzecz, która może powstrzymać ludzkość. Ludzkość sama w sobie. Kto inny może zatrzymać deszcz ostrzy, który spadł na górskie świerki? Kto może uchronić wszelkie leśne stworzenia, bezbronne przed naszą brutalnością? Kto inny może dojrzeć piękno tych skalnych gigantów, porośniętych gęstą knieją, tętniącą życiem, o wszelkim w kształcie i formie, jeśli nie ludzie? Od dawna nawołuję więc do wszystkich ludzi, byście szanowali wielkie karkonoskie puszcze i wszelkie stworzenia, które mają tam swój dom, bo mimo, że człowiek zdaje się władać nad światem całym, świat rządzi się swoimi prawami i zawsze może się obrócić przeciwko zuchwałym ludziom. Oni jednak wciąż nie rozumieją, jak wiele znaczy dla nich las. Jest on dla nich przyjacielem. Obdarowuje ich niezliczonymi prezentami, które są dla nich niesamowicie ważne, nawet jeśli ich nie doceniają. Wędrowiec przejął się słowami liczy rzepy. Jego wypowiedź, mimo że przedstawiała sprawy postrzegane przez wielu ludzi za błahe i nieważne, była pełna smutku i goryczy. Każde stworzenie w lesie, nawet mały, lichy przebiśniek, ma w sobie piękno. I piękno to jest bezczeszczone przez ludzi, którzy powinni przecież być wdzięczni za dobra, jakie daje im las. Zwierzęta i ich mięso, drewno do budowy domów i na opał, poziomki, jeżyny i inne owoce runa, zioła leczące wszelkie choroby, grzyby wykorzystywane w wielu potrawach, a także ptaki śpiewające piękne pieśni.
wysoko na gałęziach drzew. Wszystko to było powoli niszczone przez człowieka, który to w swojej zachłanności zagarnia to dla siebie, nie dając naturze czasu na zagojenie zadanych ran. I wtedy wędrowiec postanowił, że spróbuje pomóc smutnemu liczyrzepie. Postanowił głosić jego mądrość innym ludziom. Postanowił wspierać lasy karkonoszy, tak zmęczone przez ciągłe wycinki i polowania. I mimo, że wiedział, że będzie to zadanie trudne i mozolne, uważał, że te piękne lasy zasługują na jego wysiłek, a ich powolną śmierć należy powstrzymać. Gdy nastał świt, a ognisko całkiem wygasło, starzec wstał. Podpierając się na swojej dębowej lasce, zagłębił się w zielony bór, który brzmiał teraz radosnym śpiewem i ćwierkaniem małych, kolorowych ptaszków. Wędrowiec poszedł zaś dalej, odmieniony, gotów nieść wieści o pięknych, niekarkonoskich lasów, a także o ich cierpieniu. Chciał pokazać innym, jak wiele ludzkość powinna zawdzięczać lasom oraz jak bardzo zasługują one na szacunek.